Na dolegliwości bólowe kręgosłupa pracujemy przez lata sami. Jest za to odpowiedzialna zła pozycja przy pracy, bądź czy zawodowej, czy w warunkach domowych. Odcinek szyjny kręgosłupa najbardziej cierpi wtedy, kiedy wykonujemy pracę, czy wykonujemy czynności domowe w przodopochyleniu głowy. Często o tych czynnościach w ogóle nie myślimy jak o ciężkiej pracy. Jest to dla nas po prostu normalna codzienność. A później niestety okazuje się po latach, że pojawiają się nieprawidłowe napięcia mięśni pogranicza szyjno-czaszkowego, co procentuje bólami głowy w potylicy, bólami promieniującymi do barków, napięciem mięśni tak naprawdę całej klatki piersiowej, co w efekcie daje przewlekły zespół bólowy, czasem nawet u niektórych pacjentów problemy z zasypianiem, uczucie braku komfortu, najdelikatniej mówiąc. Natomiast odcinek lędźwiowo-krzyżowy cierpi niestety bardzo u osób, które wykonują pracę siedzącą. Wydawałoby się, że osoby pracujące ciężko fizycznie są bardziej narażone na dolegliwości bólowe kręgosłupa i rzeczywiście tak też bywa, ale osoby, które wykonują pracę za biurkiem, cierpią równie mocno. Poza tym, tak proste czynności domowe, jak na przykład proste prace, sprzątanie, wyrzucanie śmieci do kosza, o czym nie myślimy jako ciężkiej pracy, może być często początkiem bardzo poważnych dolegliwości bólowych, które często kończą się w gabinecie lekarskim czy nawet na stole operacyjnym.